Siemano, z tej strony Kujawson. Dzisiaj powiemy sobie kilka rzeczy o Springtrapie. Z góry przepraszam za głos, nagrywam telefonem, gdyż y, mój komputer jest na jakiś czas y, wyłączony z użytku. Jak wiemy, Purple Guy rozwalił w drobny mak nasze animatroniki. Jednak dusze, jakimś cudem się wydostały po prostu i są poza ciałem. Czy jest możliwe to, aby dusze y, przesiąknęły do głowy nas, czyli Strażnika Nocnego w trzeciej części gry Five Nights at Freddy's, a Springtrap próbuje dokończyć dzieła i zamordować nasze dusze w naszej głowie? Jak wiemy, na tym zdjęciu jest napisane, że wszystko znajduje się w naszej głowie. Czy chodzi tutaj o to, że po prostu animatroniki narzucają nas, czy dusze tych dzieci narzucają nam się tak po prostu do naszej głowy, czy może ma też to głębszy sens? Podejrzewam, iż całkiem możliwym rozwiązaniem jest to, że efekt tego, że mamy różne wspomnienia właśnie w głowie, może wynikać z tego, że w trzeciej części Five Nights at Freddy's jesteśmy pracownikiem, który już kiedyś mógł być w Freddy Fazbear's Pizza w innej pizzerii. I wszystko, co się tam działo, zapamiętał w swojej głowie. A teraz przyjrzyjcie się Jumpscare'owi Springtrapa. Jak mogliśmy zauważyć, atakował on z zamkniętą paszczą i tak jakby nie, nie chciał nas ugryźć, nie chciał nas zranić. Podejrzewam, iż chcą przeniknąć do naszego ciała, dlatego zbytnio go nie uszkadza, żeby jego nowe ciało było jak najbardziej sprawne. Ten scenariusz jest chyba najbardziej mrocznym, jaki tylko może być. Czy możliwe, aby Springtrap próbował siłą wedrzeć się do naszego ciała? Purple Guy, który nie może pogodzić się ze swoją śmiercią, próbuje siłą wedrzeć się do naszego ciała i przy tym nie próbuje go uszkodzić, żeby jego ciało nowe było nienaruszone. Tutaj widzimy scenkę, w której Purple Guy po raz pierwszy widzi mnie, czyli Strażnika Nocnego. Tutaj zdejmuję swój kosm i próbuje siłą wedrzeć się do naszego ciała. Dzięki za oglądanie i sorry za wersję. Sklejałem ten film programem do edytacji filmów na Androida. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i cześć.